Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję butów Puma Stewie 2, czyli drugich sygnowanych imieniem Briana Stewart butów do koszykówki, czyli takich skierowanych bardziej dla kobiet, więc chyba jestem kobietą, bo to teraz moje ulubione buty do koszykówki na outdoor. Ale zanim to rozwiniemy, pamiętajcie subskrybować kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film, bo to prawdopodobnie ostatni film w tej jakości dźwięku i obrazu, ponieważ przychodzi mi wreszcie nowy sprzęt, na który wydałem kupę siana i mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Przejdźmy już do samych butów. Jak wiecie, jedynki bardzo lubię, wręcz uwielbiam. To powiem wam, że dwójki jeszcze bardziej. Dwójki są genialne. Puma Stewie 2 to buty, które dla mnie nie mają żadnych mankamentów. Jest po prostu dla mnie perfekcyjnie. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną, to jest po graniu w nich, od kiedy tak naprawdę się pojawiły na kanale. Tak naprawdę buty pojawiają się zazwyczaj tydzień, dwa wcześniej, zanim wychodzi ich first impression. No chyba, że są jakieś hype'owe, no to wtedy się pojawia to szybciej i no nie widać nawet przetarć. Nie widać przetarć, podeszwa jest cała brudna, no bo gram w nich dłużej. No tutaj jakieś guma, inne rzeczy, no wiadomo. Ja w tych butach gram i to gram dużo. Te minimalne 20 godzin to tutaj zaliczam półtorej tygodnia, bo no gram w nich codziennie. Są świetne, uwielbiam te buty, naprawdę. Jeśli zobaczycie film z turnieju Alcatraz i tam nas znajdziecie, jestem w tych butach. Z turnieju w Tomaszowie Mazowieckim jestem w tych butach. No wszędzie jestem w tych butach. W Basketmania w Łodzi tak samo. No teraz dzięki nowemu sprzętowi będzie więcej relacji z turniejów i imprez, więc też będzie fajniej. Jeśli chodzi o amortyzację, ta pianeczka dla mnie daje radę. Ja nic więcej nie potrzebuję. Oczywiście ktoś powie, że jest ciężkim 100-kilowym klocem i potrzebuje więcej amortyzacji. Ziomek, ja ważę 112. For real. To są, wiecie, nabite armaty. To wszystko to jest... To nie są zabawy dla dzieci, no. A tak serio, no, w pełni wystarczająca. Jeśli chodzi o trakcję, to też nie mam najmniejszego problemu. Naprawdę, stają wszędzie, gdzie potrzebuję. Nie jadę, naprawdę, na betonie, na mokrym betonie nawet w nich grałem. A wiecie, jak jest na mokrym betonie, dobre łyżwy, więc no, polecam. Będę w nich też grał na pewno na turnieju Buty Nie Grają 1x1 Tournament Volume 3, czyli w tą sobotę w Kutnie 8 lipca zapraszam. Będzie to chyba na pewno największy turniej 1x1, o jakim słyszałem. Ponad 100 uczestników, więc będzie grubo. Zapraszam. I tam będę w nich na pewno grał, bo to są świetne buty. Dodatkowo, jeśli chodzi o cholewkę, myślałem, że będzie tak przeciętnie oddychać, a jest ok. Kompletnie żadnych problemów z cholewką. Naprawdę mi pasuje. Lockdown stopy jest bardzo dobry, ale mógłby być odrobinkę lepszy. Chociaż jak wiemy, jeśli by zwiększyli ten lockdown stopy, to tak naprawdę trzeba by było odjąć troszkę z wygody. No i to już jest kompromisy. Ja uważam, że tu jest to idealnie zbalansowane. Powiem szczerze, idealnie między lockdownem stopy a takim wygodnym użytkowaniem buta, no chyba tak to nazwę. Jest tutaj idealny złoty środek, więc ja mega propsuję. Jeśli chodzi o samą stabilizację stopy, tutaj już na przykład wpięcie, też nie mam najmniejszego problemu. Nic mi się w tych butach nie działo. Są buty, w których gram i od razu coś rozwalam, czyli na przykład te. A tutaj 0 problemu. Powiem wam, że jestem mega zadowolony. Jeśli miałbym ocenę dać jak w szkole od 1 do 6, to te buty dostałem 6. Naprawdę mega je polecam. I na hale, i na outdoor, i tu grałem. Mega fajny but. Problem jest troszkę z ich dostępnością, ponieważ mieliśmy tylko na razie to CW Ruby, które ja tu mam. I trzeba czekać na kolejne CW. I moi drodzy, bierzcie te buty. To są teraz najlepsze buty do koszykówki. All around. Po prostu. Najlepsze buty, bo tu jest i cena spoko, ja je kupiłem za chyba 400 zł i użytkowo się nadają i na outdoor, i na hale. Nie ma lepszych takich butów ogólnie do koszykówki. Prawdopodobnie na hale znajdą się lepsze, no bo ktoś będzie wolał Lebrony, ktoś będzie wolał coś innego, ale buty, które możesz jednocześnie użytkować na outdoorze i na hali i do tego są tak dobre,
No, nie pamiętam takiej sytuacji. No, Puma, o kurde, Pumy, same Pumy tak, tylko Puma tak ma. No, tylko Puma tak ma. Dlatego cieszmy się kochać Pumę. Mam nadzieję, że znowu nie odejdzie z koszykówki, nie zostaniemy z samym Nike'em i Adidasem, bo wtedy te firmy strasznie gnuśnieją. Gnuśnieją nieziemsko. Dobra, dzisiaj mamy wtoreczek, w czwartek oczywiście porównanie ich ze Stewie 1. No i co? Do zobaczenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się w sobotę z Wami, moi drodzy, na tym turnieju. Wpadnijcie, zrobimy jakieś konkursy dla widzów też. Będzie tam można spotkać, czy to Tomanka, czy Mechio, czy jeszcze kilka ciekawych osób. No i do zobaczenia na żywo w sobotę, a w kolejnym odcinku już w czwartek. Nara!